Słowa Ewangelii według świętego Marka. Nadeszła matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: oto Twoja matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Pokrewieństwo to coś więcej niż ta sama krew płynąca w żyłach lub znaczne podobieństwo kodu genetycznego. Jak dowiedzieliśmy się z dzisiejszej dobrej nowiny, krewnym dla Jezusa jest każdy, kto pełni wolę Ojca Niebieskiego. Posłuszeństwo woli Bożej jest miarą naszego chrześcijaństwa, miarą naszej przynależności do rodziny Bożej. Tak, Bóg ma swoją rodzinę, tworzą ją Jego dzieci, czyli ci, którzy słuchają Jego słowa. Tylko w Nim pokładają ufność i całkowicie są posłuszni Jego woli. Kryteria są jasne, a ich spełnienie jest łatwe. Czemu jednak tak wielu z nas się poddaje i zniechęca? Dlaczego tak niewielu chrześcijan codziennie czyta Pismo Święte, rozważa je i stara się kierować w życiu mądrością płynącą ze Słowa Bożego? Sprawia to zły duch, któremu zależy na tym, abyśmy nie podążali za wolą Bożą. To on wmawia nam, że droga, którą wskazuje nam Bóg, jest trudna, pełna wyrzeczeń, a nagroda mglista i niepewna. Zniechęcenie w życiu duchowym bierze się z dawania posłuchu głosowi demonów, a nie Bogu. Dziś każdy z nas słyszy piękne zaproszenie do bliskiej wspólnoty z Jezusem. Porzućmy obawy i lęki, a otwórzmy ucho do codziennego słuchania Słowa Bożego. Niech Jego Słowo nas przemienia i formuje. Niech oświeca naszą drogę i prowadzi prosto w ramiona Boga Ojca. Słowo Boże ma potężną moc. Jest w stanie z nas, słabych i grzesznych ludzi, uczynić krewnych i domowników Boga. Uwierzmy Słowu i pozwólmy się przez nie przemieniać każdego dnia.